No. No, Belgia, Bruksela robi wrażenie. I ustaliłem, że są dwa sposoby możliwości wydostania się z lotniska. Jest to pociąg Intercity albo bus. Bus jest tańszy, ale trzeba się przesiadać do metro potem, ale za to się ma bilet na 24 godziny jeżdżenia i można potem wrócić, a ósemkę kosztuje w jedną stronę pociąg, ale jest na miejsce. Także pociąg jest łatwiejszy, bus jest tańszy. Chyba sobie tego busa wezmę, bo jak coś, to potem jeszcze metrem pojeżdżę po mieście, a jak sobie skomplikuję drogę dojazdową, to będzie ciekawiej, fajniej. A jak mi się bateria wyczerpie, to znajdę Starbucksa, sobie podładuję i wypiję jeszcze kawkę za zaoszczędzone pieniądze. No, nie brzmi głupio. Ale tym pociągiem do centrum, bo z tym busem to jest straszna kombinacja i pytałem w informacji, lepiej nie ryzykować, bo jest kilka tych stref busów i nie wiadomo, czy ten bilet działa na tą strefę w centrum, lepiej się nie wkopać, więc pierwszy raz pojadę sobie pociągiem do centrum, a potem jak ogarnę coś innego, to wrócę. No ale fajny ten pociąg, wam powiem, taki ładny, zadbany i w ogóle czyściutki, także chyba się zapowiada fajnie, poza tym, że nie wiem totalnie, gdzie mam wysiadać. Nawet nie wiem, czy jestem w dobrym pociągu. No ale to już norma, tyle razy to przerabiałem, że raczej mnie to nie zaskakuje. Jezu, moi drodzy, straszna różnica, kurde, na zewnątrz jest ciepło, nie wieje mroźnym wiatrem, tylko takim cieplutkim. Na Islandii to w ogóle w lecie jest taka temperatura jak tutaj, a oni są poubierani. Ja się będę zaraz chyba rozpłaszczał z tej kurteczki, ale to jest miejsce, które muszę zapamiętać. Tak się obrócę, muszę sobie zapamiętać, bo potem to oglądnę. I będę tu musiał trafić z powrotem, bo stąd pojadę na lotnisko, gdyby coś. No witam, jestem już w centrum, ale to widzieliście przed chwilą i zrobiłem sobie zakupy, żeby coś zjeść, no bo wiadomo, kurde, nie jest tanio, ale nie jest też drogo, jest tak normalnie. Znalazłem sobie taką miejscówkę, żeby nie było zbyt multikulti, ogólnie, żeby nie było w ogóle kulti ani ludzi w pobliżu, bo chcę sobie zjeść w spokoju, tylko taki gość na mnie patrzy na koniu. Nie wiem, może znacie to miejsce, gdzie jestem teraz, a tu sobie siedzę na murku i teraz was czeka prezentacja. Woda mineralna, 40 centimetrów. Ser pleśniowy, camembert, président, świetna sprawa. Jeden z moich ulubionych i
oryginalny francuski, to taki uleżany, fajnie śmierdzący, 2,5 euro. I oczywiście sucha ardeńska kiełbasa, wyśmienita. I naprawdę dietetyczne, jeśli chodzi o taką kuchnię travel. I dobra, moi drodzy, pojadłem już sobie w sumie 1370 kalorii, jeśli by to ktoś liczył, całe zapotrzebowanie białkowe na dzisiejszy dzień, ale jestem niesamowicie syty za 5 euro. Myślę, że perfekcyjnie, po prostu perfekcyjnie. Jeszcze wieczorkiem pewnie przegryzę jakieś 5 piw, no, ale to już nie będę pokazywał, bo to nie dietetyczne. Ale jest dobrze. Kategorycznie muszę powiedzieć, że nie wiem, chyba się nie nadaje do kręcenia filmów takich podróżniczych, bo dla mnie to wszystko, co tam oglądam, to jest podobne gdzie indziej. Nie wiem, co by się wam mogło ewentualnie podobać, a co nie, także nagrywam może pierdoły jakieś, a w ogóle to nie wiem, co nagrywam, bo nie wiem, w jakich miejscach jestem. Tu z tyłu gdzieś, wiecie, widzicie za mną jakaś katedra, kościół czy cokolwiek. A w ogóle to mam dla was prośbę, jeśli rozpoznacie jakieś miejsce, w którym byłem i wiecie, co to jest, napiszcie mi w komentarzach, co ja widziałem, bo chciałbym chociaż wiedzieć, bo ja nie mam zielonego pojęcia, co tu jest, co można zobaczyć, ja tylko widzę miejsca, a nic o nich nie wiem. Takie jest moje podróżowanie. Dobra, moi drodzy, coś tu nagram, bo to miejsce mi się wydaje jakieś wyjątkowe. Nie wiem, co to jest, ale na pewno się będę musiał dowiedzieć, bo jest tu przefajnie. Znaczy, może nie jest fajnie, bo nic tu się nie da zjeść ani wypić, ale jest kolorowo, ładnie wygląda, dużo ludzi przyszło. Nie znam nikogo, ale może za chwilę ich poznam. Także to jest miejsce takie warte uwagi. Cieszę się, że tu w ogóle jestem. Nie wiedziałem, że w Brukseli jest tak fajnie, bo szczerze mówiąc myślałem, że Bruksela to jest raczej takie miejsce bardziej mało ciekawe, a to takie jest miejsce przypominające Francję i to taką fajną, starą, zabytkową Francję. Tak wam powiem, tak jak się spodziewałem, wylądowałem w centrum, gdzie wszystkie kobiety chodzą w chustach i każdy ma ciopaty kolor. Jedyne co tu jest, to sklepy z takimi mazaczkami, jakimiś napisami arabskimi i Agromar, polski sklep naprzeciwko tego hostelu, w którym mam mieszkać. A tam mieszkam. Tak to wygląda. Tak ogólnie ta dzielnica.
No powiem wam szczerze, jak się nasłuchałem o tych całych zamachach i w ogóle, to mam trochę pietra tu iść. Takie dłuższe wejście, ale powiem wam szczerze, zawsze gdzieś o tym podświadomie marzyłem, żeby się zaprawić deczkę w takim miejscu, przy takiej uliczce, na chodniku, w takiej knajpeczce. Znalazłem Taverna de la Bruxelles, coś takiego, i tutaj taki kolega jest ze mną, którego wam pokazywałem. Ale przejdźmy do konkretów. Byłem w sklepie u Ciapatych i powiem wam szczerze, że kupiłem coś dziwnego. Tak to mniej więcej wygląda. Jest jakieś mięso. Koza i owca jest narysowana. Koza i krowa jest narysowana. No i jeszcze tego, z racji tego, że chciałem się dzisiaj napić, to mam kolegę Lefe, się nazywa, mój kolega. I drugi kolega, zaraz wam pokażę, się nazywa Gluk. Gluk. A ja już jestem po koledze z Polski, z Warki. Strąg się nazywa. No. Także wieczór się zaczyna, ale chyba szybko skończę, bo ta dzielnica jest nieciekawa, nie chce mi się metra szukać. Także jutro jeszcze poszaleję.